Siemka kochani, siema siema, zapraszam oczywiście tych, którzy nie mają co robić, tych, którzy po prostu siedzą w domach, ci, którzy nie pojechali do rodzin, bo wierzę w to, że dzisiaj po prostu większość moich widzów jest gdzieś u rodziny, wiecie, no spędzają święta, więc na pewno będzie dzisiaj mniej widzów. Ale ja się tym nie przejmuję, bo przynajmniej spędzę ten czas z osobami, które tutaj wbiją na ten kanał i wbiją na live'a. Siema Irek, jak tam u ciebie? Jak tam w ogóle u was? Siemano, siemano. witam. Siema Baka, jak tam u ciebie Baka, co tam? Ogólnie to kochani, na początku, bo nie będę gadał o tym cały live, chcę powiedzieć na początku i tylko raz. Kochani, dzisiejszy film na moim kanale, który trwa ponad 30 minut, jest w ogóle filmem mega, po prostu mega, jest to sztos i wiecie co, jestem zadowolony z dzisiejszego filmu. Ten film zawierał 7 giga. W sumie 7 giga po prostu, no wiecie o co chodzi, no nie? I no jak dla mnie dzisiejszy film jest sztosem. Mógłby być lepszy, dlatego że mogłem powiedzmy iść bez roweru, iść na pieszo. Na pieszo w ogóle, wiecie, taką prawdziwą leśną przygodę. I ten, jak to wam powiedzieć, nie wiem, zabrać ze sobą jakieś jedzonko, jakąś wodę, sobie usiąść, w ogóle nagrywać jak jem na filmie, czy tam piję sobie na filmie jakąś wodę, czy coś. Byłoby lepiej wtedy. Myślę, że byłoby lepiej klimatycznie, ale spokojnie, będą jeszcze takie o wiele lepsze filmy. A tak to zapraszam was do oglądania tego filmu, bo naprawdę szos. Dobra, zaczynamy inny temat, kochani, nie temat filmów. Tylko gadamy sobie na luzie, jak tam u was, jak spędzacie święta, jakie macie plany. Siema Mateusz, co tam u ciebie? Jak tam, jak się czujesz itp. Ja sobie piję piwko Łomża, to jest ostatnie piwko i chyba sobie napiję się energetyka. Napiję się, kochani, energetyka, tylko dopiję to piwko i napiję się energetyka. Niestety Carrefourowskiego, czyli po prostu market Carrefour. Ale nie, w sumie dobry jest ten energetyk, bo ostatnio mi się chciało spać i po prostu ten energetyk nie pozwolił mi usnąć. Totalnie mi nie pozwolił usnąć, bo się napiłem, wiecie, taki dobry, duży łyk energetyka i wiecie, i był power, no nie? Co tam jadłeś dobrego w święta? O, śledzie, rosołek, kanapki, ja to bardziej na luzie, no nie? Gdzieś tam mam jeszcze ciasto, więc myślę, że jeszcze zjem ciasto, ale tak to ja dzisiaj na luziku. Na tym chyba polega działanie każdego energetyka. No na tym, ale uważam, że nie każdy energetyk spełnia swoją rolę, że po nie każdym energetyku masz takiego powera, no nie? To czas rodzinny, no czas rodzinny, oczywiście, ja jestem dzisiaj sam na chacie, więc zacząłem live'ika, żeby z wami pogadać, no bo teraz po prostu jestem sam na chacie i no postanowiłem, dobra, z widzami pogadam, z widzami spędzę ten czas, wiecie o co chodzi, no nie? Pogadać, wiecie, pośmiać się, siema wód, siema, jak tam tatuaże, ja mam tylko jeden tatuaż, i tylko jeden. Ale fajny taki chillowy styl u ciebie widać, na luziku z widzami, no na luziku z widzami i to jest piękne i to jest najważniejsze. Kochanie, w ogóle też chcę Pietraszek nawzajem. Słuchajcie, kochani, też chcę z wami budować coraz lepszą relację, bo ostatnio mieliśmy słabą relację. Ja wiem o tym, że nasza relacja w ostatnich latach, w ciągu 2-3 lat,
była słaba, ale myślę, że teraz po prostu ta relacja się poprawi i będzie lepsza. Kochani, mam tutaj w ogóle film Sąsiedzi, jest to komedia z Zakiem Efronem. Sąsiedzi, myślę, no o, płytka jest, nie zgubiła się. Oglądałem ten film kilka razy i powiem wam tak, że fajny ten film. A co, w ogóle co jest, powiem wam tak, że ta kobieta, że ta aktorka, co gra jego żonę, ta aktorka mi się mega podoba. Mega mi się podoba, jest naprawdę mega fajna gdzieś. Nie wiem, jak ona się... Kelly, czyli Rose... Nie umiem wymówić tego nazwisko. Birn? Rose Birn? Nie wiem jak, nie wiem. Ta, Bir. Jakie masz plany na przyszłość dotyczące filmów i ich tematyce? Wiesz co, różne plany, różne. Ale to myślę, że bardziej ciągnę z vlogami, z kontentem podróżniczym, przygodowym. A nie wiem czy nawet nie będzie Aiseba. Nie wiem, czy nie powróci ponownie Aiseba, bo Aiseba było zajebiste, no nie? Myślę, o Aiseba i zrobić taki, wiecie, mega dobry, śmieszny odcinek Aiseba, bo wiecie, Aiseba to jest komedia, to była komedia. Komedia, która miała rozweselać widzów. Miało rozweselać widzów na 100%. Totalnie odjechana komedia, no nie? Hajda, masz rację, to byłoby coś, no nie? Po prostu, o co ci chodzi? Czemu XDDD? Ale w ogóle, ogólnie ta aktorka mi się mega podoba. Wiem, że ona jest starsza ode mnie, ale jest ładna, jest fajna. W sensie ona na filmie tak wyglądała, teraz to ja w ogóle nie wiem, jak ona wygląda, ale kochani, no chciałbym mieć na wzór takiego wyglądu żonę. Aiseba to dobry content, zawsze się śmiałem, Aiseba to jest mega i myślę, że zamiast robić live'a, to dopóki jestem sam w domu, to mógłbym sobie nagrać na przykład, wiecie, odcinek pierwszy teraz w tej chwili Aiseby. Ej. A tak to byście chcieli mieć Aiseba, czy nie? W ogóle będą streamy z gier. Będą na kanale streamy z gier. Od dzisiaj będą streamy z gier. I też będziemy wieczorami. Też również możemy zagrać sobie w Outlasta 2, jeżeli byście chcieli. W Outlasta, Vampira, w GTA. FIFA to nie, bo FIFA to mało widzów interesuje. Pietraszek, wiesz co, pewnie tak. Co też, wiesz co, nie wiem czy reszta ode mnie ludzi chce dalej robić tą serię na kanale, wiesz? Myślę, że raczej tej serii, nie wiem czy ta seria wróci na kanał, nie wiem. Wiem, że była spoko, była fajna, była też śmieszna. No była mega, szwagry, łódzkie szwagry to były po prostu, wiecie, no... Kurde, no... Chciałbym, żeby wróciła i dlatego będę prosił Maxa i będę prosił Lukasa o to, żebyśmy znowu nagrywali łódzkich szwagrów, żeby to po prostu leciało dalej, no nie? Żeby to było coś fajnego. Pietraszek, bo Skierniewice są w jakim województwie? Województwie łódzkim. Wystarczy sobie pomyśleć. Województwo łódzkie. Więc dlatego, kochani.
A ja nie wiem, kochani, w ogóle czekajcie, zaraz wrócę. Ogólnie, kochani, to ten, to ja myślę, że dzisiaj bardziej zrobię pierwszy odcinek Iceby i myślę, że po tym live'ie będę robił pierwszy odcinek Iceba, bo Iceba, chciałbym, żeby wróciło Iceba, bo w Iceba to mógłbym robić w ogóle totalnie wiele, wiele fajnych, takich śmiesznych śmiesznych scen, śmieszne sceny itp. itp. A stream z gier dzisiaj będzie, ale myślę, że później, kochani. Myślę, że bardziej później będzie. Dobra, skończyło się piwko, teraz trzeba energetyka. Żebym, wiecie, żebym nie zasnął. Siema Szesny, siema. Łomża. Na PC? Nie mam PC, wiesz? Czym nagrywasz filmiki? Bo jakoś jest... telefonem. Wiesz co, ja myślę, że wrócę bardziej do kontentu Iceba. Jakieś dziewczyny wodą? Nie byłem, ale bardzo chciałbym jakąś dziewczynę oblać wodą. Ogólnie to ja dzisiaj się nie pojawiam przy moich znajomych, bo pewnie jakby byli dzisiaj znajomi na osiedlu, to pewnie by mnie oblali. A ja bym nie miał jak. Nie, w sumie mam jak. W sumie jak, mam jak oblać. W sumie mam butelkę. Nie oblałbym ich wodą, którą wcześniej piłem, tylko bym pewnie oblał, w sensie bym tą wodę przelał do innej butelki, czy coś takiego, i bym wlał w tą butelkę wodę z kranu i wiecie, jazda. I można lecieć. Lukas to siedzi w domu, on w ogóle teraz by nie wyszedł, wiesz? On by teraz nie wyszedł, no nie? Bo to jest osoba tak samo jak Max. Max i Lukas to są ludzie, którzy po prostu, jak są takie święta, to oni nie wyjdą, to tylko z rodziną, wiecie, i że się nie spotkają, no nie? Z nikim, tylko po prostu. A ja jestem taki, wiecie, na luzie. Ja jestem bardziej takim luzakiem, no nie? Jestem luzakiem, więc nie zaczepię mnie gościu, bo to się źle skończy. Ej, tak, bo może zaraz być na wylocie ziomek. Sorry, koni. Sorry. Przepraszam. Tylko po prostu mam oto taki mikrofon i... No i lubię się... Dobra, zabawiłem się, kochani. Nieważne jaki głos, nieważne jak poszło, ważne, że śmiesznie. O! I oto mam kolejną scenę do Iceba! Pięknie! Kolejna scena jest do Iceby, kochani. Kochani, yo Andrzej, siema, jak tam? Koniec, w ogóle wiecie co? Pokażę wam taki film, że w ogóle jakbym się interesował bardziej aktorstwem, to kiedyś chciałbym zrobić taką ekipę jak w filmach Duże Dzieci i Jeszcze Większe Dzieci 2. Czyli tutaj gra Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, czy jakoś tak, Salma Hayek,
Kurde, nie umiem wymówić. No. Rob Schneider, Kevin James, to już czytałem. Zobaczcie, duże dzieci, jeszcze większe dzieci, dwa. Oglądaliście te filmy? Oglądaliście te filmy? No i właściwie to z Lukasem, z Maxem i chciałbym jeszcze innych kilka osób, w sensie tak praktycznie są jeszcze, mamy dwie osoby, dwóch znajomych, którzy by mogli wystąpić w filmie, którym ja bym nagrywał i coś w ogóle w stylu tych filmów Duże Dzieci albo Jeszcze Większe Dzieci, no nie? I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby na tych filmach totalnie wygłupiać się, robić szalone rzeczy, w ogóle to wszystko nagrać. W ogóle wiecie, no ja taki wow, no ja takie crazy. Oczywiście, że Adam Sandler jest zabawny, jest spoko, jest fajny, to jest ikona. Yo, 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 you my love, you are my heart, baby, 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 oh. Kochani, specjalnie to zrobiłem, żeby było śmiesznie, żeby było zajebiście, mordki. Nie, dzisiaj mam dobry humor, lubię się, wiecie, lubię się rozerwać w ogóle. Słuchajcie, myślę i uważam, żeby teraz po prostu zacząć, dopóki mam wolną chatę, żeby zacząć nagrywać pierwszy odcinek Kajseba, bo mam takie pomysły zajebiste, że no po prostu jak obejrzycie teraz Kajsebę, pierwszy odcinek, to będzie też to, że to będzie coś wow, szalonego, ale to tak szalonego, że nie wytrzymacie ze śmiechu. Czemu mam nie pozdrawiać Kamilki? Dobra, dosyć energetyka, bo ja nieraz jak wypiję za dużo energetyka, to ło, to potem jest źle. Wiesz co, Fakiu, bardziej myślę, że na początku to musi być prolog i będzie to po prostu jako film, jako pierwszy odcinek, jako po prostu filmik, no nie, dodany na kanał, a myślę, że Kajseba będzie na live, no nie? Myślę, że to będą też transmisje na żywo, tak samo jak Fajkarli, ale chciałbym Kajsebę pierwszy odcinek dodać prolog jako film na kanale, nie jako live'ik. No. Dobra, kochani, dzięki, że byliście na live'ie. Ja kończę i spróbuję nagrać Kajsebę w tej chwili. Fajnie, że byliście na live'iku. Pozdrawiam, ten live'ik nie zniknie z kanału, bo ten live'ik był fajny, był zabawny, był śmieszny, no zabawny, śmieszny to samo. No ale też był pełny śmiechu, pełny też pomysłów.